dziennikarzy portalu GS24. Jesteśmy na ulicy Szczanieckiej, świeżo wyremontowanej arterii, która spowodowała tyle korków w Szczecinie. Na razie rzut oka na ulicę, asfalt wygląda jak najbardziej, trwają prace wykończeniowe na poboczu. Nowa jezdnia wyremontowana została oddana do użytku we wtorek wieczorem. I dosłownie kilkanaście, może kilkadziesiąt minut po tym, jak puszczono pierwsze auta, otrzymaliśmy sygnał od kierowców, że zdarzyło się coś niepokojącego, a mianowicie, że remont ulicy Szczanieckiej skończył się praktycznie na wysokości wiaduktu, do którego właśnie zaraz idziemy, i został tam kompletnie niewyremontowany, najbardziej chyba znajdujący się w najgorszym stanie odcinek na zakręcie. Dochodzimy do wiaduktu, a przy okazji zaobserwowaliśmy, że mimo modernizacji nie udało się poszerzyć jezdni w tym miejscu i będzie obowiązywało zwężenie przy dojeździe do wiaduktu. Szkoda, bo to właśnie powodowało często korki. I oto dochodzimy do tego miejsca, na które skarżą się kierowcy. Mamy wiadukt, wyjazd spod wiaduktu. Tu widać, że jezdnia jest jeszcze nowa. Ale oto, kilkadziesiąt metrów dalej, mamy starą nakładkę, nie wiadomo dlaczego, a jest to miejsce, które według wielu kierowców było w najgorszym stanie, jeżeli chodzi o ulicę Szczanieckiej. Proszę zobaczyć, jak to wygląda z boku. Tu jesteśmy, piękna, nowa nakładka. I co się dalej dzieje? Dosłownie kilkadziesiąt metrów niezrobionej jezdni. Postaram się to pokazać tak, żeby było widać, ale ona naprawdę jest w złym stanie. Są tutaj kolejny, źle się jeździ. To jest odcinek dosłownie może 15-20 metrów. Nie wiadomo, dlaczego zostało to tak zostawione. Być może zostanie to dokończone, tego nie wiemy. Teraz ujęcie z innej strony, proszę bardzo, z wysepki centralnej. Mamy koniec remontu ulicy Szczanieckiej. Pas odcinka jezdni, po którym się bardzo nieprzyjemnie jedzie ze względu na kolejny. I kolejny nowy odcinek już wyremontowany wcześniej. Proszę bardzo, tu się kończy nowy remont ulicy Szczanieckiej. A tu mamy taką niespodziankę dla kierowców. I to jakby nie było na zakręcie. To miejsce też jest takie, widać świetnie stąd widać, jak to wygląda. Podobnie tutaj, zaraz zobaczymy, jedzie, o, duży samochód, zobaczmy, może, proszę bardzo. Tak, tak, podskakiwanka, tu następna, proszę zobaczyć. Jedzie autobus, też sobie poskacze, o proszę bardzo, jak sobie ładnie poskakał. O, pan jedzie rowerem, nie wiadomo dlaczego nie wyremontowany ten element. Mieszkańcy zwrócili nam uwagę, że o ile ścieżka rowerowa tutaj wygląda całkiem dobrze, to za chwileczkę kończy się, proszę państwa, w tym miejscu. Już zobaczmy, czyli to jest za rogiem, tam widać już wiadukt i teraz nie wiemy, czy to już jest koniec ścieżki rowerowej, czy ona zostanie z czymś połączona. Podejrzewamy, że ona może być tutaj w tym miejscu, ale kiedy to się stanie, to musimy zapytać. No bo na razie wygląda to rzeczywiście jakoś tak, no, kuriozalnie. Tutaj też to dobrze widać. Jesteśmy na ścieżce rowerowej, zaraz oczywiście z niej zejdziemy, żeby nie przeszkadzać. Jest przejazd i stop. Także wydaje nam się, no mamy nadzieję, że ona pójdzie prawą stroną wzdłuż chodnika w kierunku wiaduktu i dalej do góry, chociaż tam już ścieżki nie ma. Przed chwilą spotkany przez nas cyklista powiedział właśnie, że musi schodzić z roweru i dlaczego tam to tak źle wygląda. Zapytamy, no ale na tym miejscu to rzeczywiście na razie ścieżka tutaj się kończy. Także jakby ktoś chciał jechać, to proszę tutaj uważać. Ścieżki, znak zresztą jest, pokazuje koniec ścieżki. Ostatni rzut oka na ulicę Szczanieckiej. Nitka w kierunku centrum. Są zatoczki autobusowe. One zawsze były, ale teraz jakby chodnik i ścieżka rowerowa zostały dodane. Wygląda to całkiem dobrze. I wyglądało, gdyby nie tych kilka sytuacji.